Dzisiaj jest dość późno wprawdzie, ale chciałam w krótkim odstępie czasowym zrobić test wszystkich wersji odżywek w saszetkach Perfect Me dostępnych w Biedronkach i również w Hebe, i byłam już w Hebe i widziałam też pełnowymiarowe opakowania. Nie wiem, czy udało mi się wysłać Wam na Snapie. Wiem, że wysłałam Wam na pewno promocję z odżywkami Pantene w piańce i jakieś tam różne inne, ale tego chyba nie. W każdym razie są i też były na jakiejś obniżce, chociaż nie jakiejś dużej, ale w cenach były rozsądnych, do 10 zł te produkty się kształtują, więc jak najbardziej można spróbować. I to jest też efekt, już to jest który drugi czy drugi dzień po zastosowaniu. Już tutaj nałożyłam silikon wprawdzie, dołożyłam wcierkę na skórę głowy, różne takie rzeczy tam się zadziały w trakcie, więc już nie można tak na to patrzeć obiektywnie, ale i tak jestem bardzo zadowolona z efektów i do tej pory włosy mają lekki zapach taki, jaki mają te odżywki. Także dzisiaj testujemy zieloną. Zielona jest bez protein. Tutaj w składzie mamy, po kolei idąc, mamy glicerynę nawilżającą. Dalej mamy już te oleje, czyli na przykład arganowy, mamy dalej jożoba, mamy makadamia, kokosowy, ze słodkich migdałów, no i to tyle by było z tych olejów. I jak już Wam wcześniej mówiłam i pisałam chyba też, bo pamiętacie, że wszystkie te odżywki możecie przeczytać o nich na blogu wpis i tam też dokładniej o składzie piszę, lepiej to przeczytać, wiadomo, bo jak się słucha, to można nie wszystko wychwycić. I zdecydowałam się porównać ją z Biowaxem. Miałam taki bardzo ambitny plan, pewnie znacie Biowax naturalne oleje. Miałam taki ambitny plan, żeby pójść do Hebe i złapać saszetkę tego Biowaxu, ale została mnie ta informacja, że w saszetkach już został wycofany, więc oczywiście musiałam się wykosztować i kupić duże opakowanie. I wcale nie miałam jakoś zamiaru kupować w najbliższym czasie tej odżywki, bo i tak już mam dużo odżywek, muszę je pozużywać. No ale jak już kupiłam, to trudno i ta odżywka naprawdę ma bardzo fajny skład, jest też bardzo fajna. Pamiętam, że używałam ją w wersji w saszetce, ale jakoś nie miałam okazji w pełnym wymiarze zastosować. I tutaj mamy troszeczkę podobnie, mamy olej rycynowy, mamy dalej już tak dość dalej olej arganowy, makadamia, kokosowy, tu też takie mamy. Uznałam, że może troszeczkę jest to podobne, chociaż tutaj mamy bardzo wysoko silikon, mamy na raz, dwa, trzecim miejscu, czyli bardzo wysoko. A tutaj jakiekolwiek otulające substancje mamy już tuż przed olejem. Ja spodziewam się rezultatów takich, że przy tym włosy będą bardziej jakby wizualnie poprawione, będą bardziej gładkie, będą bardziej lśniące, a tutaj mogą nawet się delikatnie spuszyć, zwłaszcza jeżeli Wasze włosy nie lubią oleju kokosowego. Chcę porównać to też dlatego, żebyście zobaczyli, że silikon w jakiejś odżywce może dawać też fałszywe złudzenie, że włosy są w dobrym stanie, bo ta odżywka, myślę, że spokojnie wyciągnie prawdziwy stan moich włosów, nie maskowany silikonem. Dlatego też nie jest to najgorsze, że ta odżywka nie ma silikonu, a wręcz dla niektórych jest to tym, dlaczego oni wybiorą taką odżywkę, a nie taką z silikonem. I tutaj też widzimy, mamy pogląd na naturalny, prawdziwy stan włosów. Więc jeżeli chcecie poprawić stan włosów, to też fajnie wiedzieć, w jakim one są w faktycznym stanie. I oczywiście po takiej odżywce można też dołożyć na włosy warstwę serum silikonowego. Będzie to jak najbardziej w porządku. Wtedy możecie tę odżywkę zastosować na przykład od wysokości tej w dół, a serum na przykład tylko od tej w dół, żeby nie obciążyć zanadto górnej części włosów. Także przejdźmy już do testu. Test będzie wyglądał identycznie jak z poprzednimi odżywkami, dlatego już Wam nie będę pokazywać tego tak dokładnie. Idę umyć włosy jakimś takim mocniejszym, bez silikonów, bez protein, żeby wszystko ściągnąć maksymalnie z włosów, żeby włosy były przygotowane, żeby zareagowały tak, jak producent tego sobie życzył. No i po jednej stronie nałożę ten produkt, po drugiej nałożę ten produkt, później wysuszę to sprytnie i zobaczymy efekty. Także ja lecę myć włosy, delikatnie wmasuję odżywkę w wilgotne, odsączone z nadmiaru wody włosy. To jest super ważne, więc plus wielki dla Biowaxu za podkreślenie odsączenia z nadmiaru wody, bo jeżeli nie odsączymy włosów, to słabsze działanie odżywki uzyskamy. Omijając ich nasadę, kolejny wielki plus, tak samo jak tutaj wspomniał producent o tym. Pozostaw na 60 sekund, następnie dokładnie spłucz. No to mi się wydaje, że 60 sekund troszeczkę za
mało. Oczywiście nie jestem za przetrzymywaniem odżywek w nieskończoność, ale myślę, że obejrzę sobie jakiś jeden film na YouTubie, jak już nałożę, czyjś tam, nie wiem, czyli zaraz zobaczę i przez ten czas spokojnie to wszystko zdąży zadziałać, bo tutaj mamy 5-10 minut, tu mamy 60 sekund, więc myślę, że możemy postawić na kompromis 10 minut, to wydaje się kompromisem w tym przypadku. Także ja lecę myć włosy i zaraz przychodzę nakładać. Okej, tak więc jestem swoją świetną fryzurą, czyli po tej stronie pójdzie saszetka Perfect Me, a tutaj pójdzie Biowax Naturalne Oleje. Ładny zapach, naprawdę, to jest najładniejszy zapach zdecydowanie ze wszystkich tych masek. Podczas wczesywania czuć, że ta maska też jest mocno silikonowa i nie pieni się od działania ząbków szczotki. Idę myć szczotkę, żeby drugą teraz maskę nałożyć dla porównania. Spróbuję nałożyć mniej więcej tyle samo. Jeżeli chodzi o zapach, jest bardzo neutralny i przyjemny. Ja lubię, jeżeli odżywka nie ma zbyt mocnego zapachu. Ta zdecydowanie czuć różnicę w nakładaniu, we wczesywaniu, chociaż też dało się bez problemu wczesać pomimo braku silikonów. I teraz, i powiem Wam, że się spieniła o wiele lepiej, więc teraz idę umyć szczotkę i zostawiam to wszystko na jakieś 10 minut. No to mamy wyniki, już wysuszyłam włosy. Przypominam, że tutaj był Biowax. Ops, trochę muszę rozczesać jeszcze. Tu jakiś kołtun mi się zrobił, słuchajcie. Ale zaraz sobie z nim dam radę. Dobra. A tutaj była zielona maseczka z Perfect Me. No i teraz spróbujmy to porównać. Czy da się jakoś to w ogóle stwierdzić? Powiem Wam, że jeżeli chodzi o uczucie przejeżdżania po włosach, te włosy z Perfect Me, czyli te, gdzie były silikony wysoko w składzie, one są, jednak są bardziej śliskie. Wiecie, powiem Wam, że to czuć naprawdę. Czuć, że te włosy są takie jedwabiste, wiecie, jak te wszystkie ze zdjęć z Instagrama, a te tutaj aż tak się nie przelewają przez dłonie, co nie znaczy, że nie są ładnie wygładzone, bo jeżeli z daleka spojrzycie, no to myślę, że ciężko jest stwierdzić jakąś tutaj wizualną różnicę. Czy które są bardziej, czy które są mniej spuszczone? Wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę więcej puchu, a te są troszeczkę bardziej ugładzone, chociaż widzicie, tutaj na przykład taki zawijasek, to zazwyczaj u mnie świadczy o tym, że końcówka jest ładnie gładka, a tutaj z kolei jest taki puszek, ale ja mam dalej dość zniszczone końcówki, dlatego naprawdę nie dziwię się, że tak się stało i tutaj, gdybym dołożyła trochę serum, to ten efekt byłby zniwelowany. Też ciekawa jestem, jak będzie na drugi dzień, ponieważ na drugi dzień efekty są najbardziej miarodajne, dlatego też jeżeli na przykład moje włosy mają się dobrze prezentować, to zawsze myję je dzień wcześniej, dzień przed tym, jak gdzieś wychodzę. Wtedy te włosy jakoś tak się same uklepią i lepiej to wszystko wygląda. Widzicie, one się nawet jakby szybciej wysmykują z tej szczotki niż tutaj. Co nie znaczy, że tutaj są złe, naprawdę. Tutaj też są gładkie, też są przyjemne w dotyku. Jeżeli chodzi o zapach, to zdecydowanie tutaj jest mocniejszy, a tutaj jest neutralny, więc też ja jestem fanką neutralnych zapachów w produktach do włosów, dlatego mi to jak najbardziej odpowiada. Przy dostępności tylu produktów silikonowych myślę, że spokojnie można stosować różne produkty, raz silikonowe, raz mniej silikonowe, w zależności od tego, jaki efekt akurat chcecie osiągnąć. Czy chcecie osiągnąć spektakularne wygładzenie, co z kolei może się skończyć obciążeniem
szybszym niż przy maskach bezsilikonowych i tutaj zawsze możecie dołożyć silikon na końcówki, a tutaj, jeżeli już nałożyłyście, załóżmy odtąd, no to już jesteście skazane na ten silikon od tej ilości, od której nałożyłyście. A tutaj, jak tego dołożycie na końce, to macie tylko na końcach. Chciałam jeszcze oczywiście raz podkreślić, że to jest super metoda. Wprawdzie nie wygląda może świetnie taka fryzura i wiecie, o co chodzi, ale jest to świetna metoda do stosowania odżywek na włosach, które się łatwo przetłuszczają, ponieważ zrobienie takiego kucyka przeciwdziała dostaniu się jakiegokolwiek produktu, jakiejkolwiek resztki produktu na skórę głowy i dzięki temu spowolnione jest przetłuszczanie się tejże. Dlatego też polecam bardzo ten sposób, taki trik dla osób, którym się bardzo szybko przetłuszcza skóra głowy, bo to przetłuszcza się skóra głowy, tak? Już to tłumaczyłam w jakimś filmie, a nie włosy, na włosach tylko widzimy efekt. Dlatego też, jeżeli silikony nie dotrą na skórę głowy i jej nie obciążą i nie oblepią, to naprawdę nie ma żadnego ryzyka, że coś się stanie z włosami, bo włosom silikony służą. Służą po pierwsze poprawieniu wyglądu, a po drugie służą do ochrony. Dlatego pomimo tego, jeżeli używacie odżywek bezsilikonowych, to ja pomimo tego używałabym serum silikonowego, chyba że macie włosy kręcone i chcecie wzmocnić ich skręt i nie chcecie ich rozprostowywać. Ale to już taka dygresja na koniec. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do subskrybowania. I jeżeli jutro mi się uda, to szybko jeszcze zrobię jedno ujęcie, porównanie w świetle naturalnym, słonecznym. Chciałabym jeszcze porównać te saszetki proteinowe z saszetką zieloną. Powiem Wam, że z pewnością te proteinowe są mocniej obciążające i mocniej wygładzające włosy. Ta zielona jest troszeczkę lżejsza, a z kolei Biowax w moim odczuciu jest najlżejszy. Co nie zmienia faktu, że po jednym dniu te różnice się zdecydowanie zacierają i wiecie, to jest naprawdę ciężko stwierdzić, co jest lepsze, czy lepsze są te z silikonami, czy bez. To wszystko zależy od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. I myślę, że osoby, które mają problem z przetłuszczającą się skórą głowy, na pewno skorzystają z tej różnicy pomiędzy odżywkami, czy są silikony, czy bez, czyli bez silikonów będzie dla nich lepsza. A osoby, które mają problem z puszącymi się włosami, mogą skorzystać z odżywek z silikonami i zobaczyć, czy pomoże to troszeczkę opanować ich problem. Dziękuję jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!